Witajcie z tej strony Filip HD Od razu i powiedziałem, że będę miał oprowadziłem kłopot. teraz piąty odcinek z fabuły Gotika. No dobrze, tutaj Niech nam się nie miesza. nie urządziłem, może sobie teraz Skądś tam ma urządzimy. pewnie, co? No więc tak, to nam się przyda, więc tutaj. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. O tak, zostawimy sobie wodę. Co za gówno. Nie no. Nie chciałem się jej napić, no trudno. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Może tu postawię ryż. A dalej postawię Był sobie. czas, kiedy takie sprawy O, załatwiano wino. inaczej. Może, ale kogo to. Tutaj Był jeszcze też czas, kiedy takie kubek. sprawy załatwiano inaczej. Nie no. O! Ja tam się nie mieszam. Jeszcze tutaj jakieś To się pismo chyba. zostawię, ale pismo mam tylko jedno, więc. Głupota. Dobra, co dzisiaj zaplanowaliśmy? Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. Tak, zaplanowaliśmy na dzisiaj, że zawiężemy miecz dla świstaka. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Co za gówno. Dla świstaka zawiesimy miecz. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Pewnie masz rację. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Dobra, świstak. Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię UG-u, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Dobra. Dlaczego Fisk nie chce ci sprzedać tej broni? Trochę się posprzeczaliśmy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. I to wszystko, co powinieneś wiedzieć. Przyszło ci do głowy, że mógłbym po prostu uciec z twoją rudą? Nie zapominaj, że to jest niewielka kolonia. Nie będę dalej słuchał. Prędzej czy później bym cię znalazł. Dobra. Dobrze, daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie marudź za długo. Dobra, koniec. Idziemy teraz kupić ten miecz. Ale nie mówmy świstakowi, że... Przysyła mnie. I tak nie pokaże się to powiedzenie. Tak się dzieje. To już się więcej. Ludzie zawsze gadają. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy. Zainteresowany? Co mówisz przy obcych? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja. Może. To się chyba nigdy nie zmieni. Zapewne masz. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Mam dla ciebie ten miecz. Problem. Nie chciałbym być. Mam dla ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapytał cię, opowiem się za tobą. Póki co, trzymaj się. Nie masz racji. Póki co, trzymaj się. Ale mówi, dobra. Mam już dość. Zapiszę tą grę. To będzie slot 20. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Teraz idziemy do. Jeśli myślisz, że. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. O. Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. Jeśli myślisz, że. Dobrze, ale. Zachowaj to dla siebie. Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz?
To się już nie musisz uważać. Co to jest bagienne ziele? Jesteś tu nowy, co? Bagienne ziele można palić. To bardzo odprężające. Nie wątpię, żeby to się kiedyś zmieniło. Chciałbym dołączyć do obozu. Się chyba nie chcę zostać cieniem. O! I szukasz pewnie okazji, żeby pokazać, na co cię stać, tak? Dobra. Możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalon. To wielka szycha. Jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalon jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. Jeśli myślisz, że... A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. Dobra. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. Zawsze to samo. Gdzie jest ten cały obóz na bagnie? Wyjdź z zewnętrznego pierścienia przez południową bramę. Potem skieruj się na wschód. Najlepiej będzie, jak weźmiesz mapę. Mam tu jedną. Kosztuje 50 bryłek. Południowa brama to ta przy zawalonej wieży, tak? Dokładnie. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Niektórzy nigdy się nie... Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Musisz uważać na to, co mówisz przy... Dobra. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. Zawsze to samo. Nie. To nie mój problem. Dobrze. Dobra, jeśli kupujemy coś... Nie będę dalej słuchał tej paplani. To musi być wartość równa. Ale pozmawiam teraz z tym. Ale się już nie powtórzy. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na wielkim bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale. Chodź za mną. Dobra. Właśnie jest okazja. Ludzie za... To się chyba nigdy był nie czas, skończy. Kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Trzeba się przy... Ludzie zawsze gadają. Zapiszę sobie. 21. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Chwila, moment. Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. O co mu chodzi? Chodźmy dalej. Właśnie jeśli Snaf mi mówił, tutaj są te właśnie piekielniki. Piekielniki, gorzkiego chlebu nie chcę, gorzkiego nie. Piekielnik. Zbieram tylko piekielniki. On na mnie poczeka, ale lepiej czasu nie tracić. Tam są ścierwiady. Oczep się. Bardzo dobrze. Jakieś za chwilę minie 10 minut, a i tak będę musiał już dojść. O. Są
są różne rzeczy. Serafis. Dobrze, jak dojdziemy, to oczywiście rozejrzymy się, bo nie będzie czasu na dotarcie. Ale możemy chyba sprawdzić. No, rusz się. Co tu jest? Pochodnie, piwo i wytrych. O, to będę mieć jeden więcej wytrych, co? Tam stoi gór. Brawo! Można coś wyjąć? Nie można. Z jaszczura można coś wyjąć. Można coś wyjąć, jak lubi pogadać. Albo wyjąć, jeśli nie żyje. Dobrze, chodźmy. Teraz minie 10 minut, ale chyba jest jakieś 9, tak mi się wydaje. Są krwiopice już. Nieźle! Otrzymuję punkty umiejętności. Może teraz coś przeproszę, bo jestem głodny. Dobrze, już nie atakujmy, chodźmy. Albo jeżeli lepiej on zaatakuje, bo... O, walczę. Dobrze, chodźmy. No, zacina się. Zapiszę sobie. Jeśli naprawdę się zatnie, to będzie problem. Chcę właśnie, muszę coś wyjąć. O, zwiększa mi się siła za każdy poziom. Trzeci poziom oczywiście. Ile tych potworów? Dobrze, chodźmy już. Ja zaraz umrę. A odcinek i tak nieukończony będzie. No już 10 minut minęło oczywiście, to nie? Dobrze. Mogli mnie zabić. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. Przejdź przez bramę.
i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o Korkaloma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Niektórzy nigdy się nie nauczą. Słyszałem, że szukacie nowych członków. Chciałbym do was dołączyć. Zatem bądź pozdrowiony. Bractwo Śniącego chętnie wita wszystkich, którzy wyrzekli się drogi zła i chcą żyć wedle nauk Śniącego. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, spróbuj zwrócić na siebie uwagę Balnamiba. Znajdziesz go na placu, tuż za bramą. Ale nie wolno ci odezwać się do niego. Zaczekaj, aż on zwróci się do ciebie. Kiedyś takie sprawy lepiej się do tego nie mieszać. Chodźmy do Korkaloma. Wiem, gdzie on jest. W dzisiejszych czasach pogadajmy lepiej, nie można polecić. Ludzie. To nie było zbyt mądre. Może? Pogadaj. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Jeszcze raz, wejdę, może więcej nie powtórzy. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Musisz uważać. Pewnie ludzie masz... zawsze. Tak ludzie długo, jak mnie to. Zawsze to samo. Tak, pewnie masz rację. Chodźmy już. Nie. Dziś to samo. Mam już dość. Czego chcesz? Nie powinieneś wierzyć, że wiedziałem, że... Jeden z kupców ze starego obozu jest zainteresowany twoją recepturą na napój uzdrawiający. Moje receptury nie są na sprzedaż. Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy i to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd Balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. Dobrze, zapiszę sobie. Nie powinni wiedzieć. No nie wiem, czy skończymy, to może jeszcze szybko udamy się. To się już więcej nie powie. Nie. Brawo! Receptura Korkaloma. Dobrze, to uciekamy. Do starego obozu. Żeby po końcu filmiku jak najszybciej przesłał się na YouTube'a. Może? Nie po... No cóż, niedługo będzie jakieś 15 minut, ale pod warunkiem, że jeśli szybko dojdziemy do obozu Bractwa. Pewnie w tych ich skrzynkach domu to pewnie przechowują jakieś ziela. No cóż, biegamy sobie, biegamy. Tak sobie biegam, tak skaczę.
szybciuteńko. Już zbliża się koniec odcinka. Może z niego walczymy. Tylko wątpię, żeby się to udało. Jej! No dobra, zwijamy się zaraz. Szkoda, że nie napoju spieszającego. Szkoda. Zbierzemy go jak... nie wiem kiedy. Coś tu mam? Dobrze, już nic nie mam. Jakoś zawalona chata. W takich zawalonych chatach częściej pojawiają się chrząszcze. I tu. Taki śmieszny lak. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Mam już dosyć. Pewnie masz rację. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. To świetnie! Pokaż ją! Nie chciałbym być teraz w jego służbie. Znakomicie! Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Kiedyś takie sprawy... Równy z ciebie, chłop! Wspomnę o tobie Diego. Weź to! W nagrodę! To się chyba nigdy nie skończy. Od razu wiedziałem, że będą myślałem, że to... No dobrze, już na dzisiaj kończymy ten odcinek, więc widzimy się w kolejnym odcinku, więc do widzenia. Jeszcze tylko zapiszę. No dobra, cześć.